Ja przygotuję teraz dla Państwa sałatkę caprese. Do wykonania tej sałatki potrzebne będą następujące składniki. Jest to sałata lodowa, pomidor, ser mozzarella, kapary, oliwki i sos vinaigre. Przygotowanie sałatki caprese rozpoczynamy od przygotowania sałaty lodowej. Ja już tu oberwałem pierwsze liście, które były takie troszeczkę, może nie bardzo, może tu jeszcze kawałeczek. I sałatę najlepiej jest, proszę Państwa, żeby zachowała swoje wartości, smak i soczystość. Nie kroimy, tylko rwiemy w dłoniach w drobne kawałki i układamy na talerzu. No i tutaj chyba sałaty już tej lodowej wystarczy. W tej chwili na tą sałatę będę układał kapary. Kaparów nie można dawać, Szanowni Państwo, zbyt dużo, dlatego że one również są bardzo słone i jak przesadzimy, będziemy mieli bardzo słoną tą sałatkę. No chyba, że ktoś lubi. Teraz dla złagodzenia smaku położę kilka pokrojonych oliwek. One jak gdyby złagodzą troszeczkę smak kaparów, wyłagodzą jak gdyby i nadadzą takiej południowej nuty. Na tak przygotowane podłoże sałatki będziemy układać w tej chwili ser wraz z pomidorem. Na samym początku wykroimy środek gniazda pomidora. Tak przygotowanego pomidorka oraz ser będziemy kroić i układać w plasterki. Tak przygotowane pomidorki i mozzarellę będziemy teraz układać. Jeden plasterek pomidora, plasterek sera, pomidora, plasterek sera, plasterek pomidora będzie. Ostatni kawałeczek tutaj, tak ułożony. Ułożoną taką kolejkę pomidorowo-serową, praktycznie wieńczy już naszą sałatkę. W tej chwili tylko trzeba polać sosem winegrę. O, tyle może wystarczy. I w tak oto prosty sposób łatwo można przygotować piękną, zdrową i przepyszną sałatkę. Teraz, proszę Państwa, wykonamy następną potrawę, tortillę mięsną wieprzową. Do przygotowania tortilli mięsnej wieprzowej potrzebne są nam następujące produkty. Sos czosnkowy, kapusta, ogórek konserwowy, pomidor, pomidorowy sos oraz wieprzowina zapiekana z serem i pita. Tradycyjny placek. W tej chwili smarujemy pitę sosem pomidorowym. Trzeba to robić dość szybko. Teraz dodajemy kapustę, ogóreczka, pomidorka, teraz sos czosnkowy i patelni gorącej dodajemy mięsko wieprzowe zapieczone razem z serem. Nie za dużo, żeby nam się to wszystko ładnie złożyło. Oczywiście wszyscy musimy uważać na czas, dlatego że jeśli zrobimy to nazbyt zimne, pita nam się połamie. Teraz zawijamy to folią. I wstawiamy do podgrzania do pieca. Po wyjęciu z pieca, tak zapieczona w temperaturze około 300 stopni, przygotowujemy ją do podania. Bierzemy ją
w ręce, aj gorąca, szybciuteńko w serweteczkę i tak podaną właśnie oto pitę mięsną z grubego bęka można sobie schrupać ze smakiem w przekąsce między jedną a drugą pizzą. Szanowni Państwo, jeżeli akurat nie wybieracie się do Neapolu bądź do jakiegokolwiek innego włoskiego miasta, a macie ochotę zgłębić tajniki włoskiej kuchni, a przede wszystkim pizzy, zapraszamy Państwa do pizzerii Gruby Benek, Starachowice, ulica Hutnicza 1. Żegnając się z Państwem, chciałem powiedzieć tylko tyle. Na pewno do pizzerii Gruby Benek przyprowadzi Was cudny zapach, który unosi się z tych mięsistych, serowych, ze świeżych produktów wypieczonych pizz. Gruby Benek to jest to. Zapraszamy.